Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem zajmiemy się wymianą skrzynki bezpiecznikowej UEK, czyli jest to ta przednia skrzyneczka znajdująca się w komorze silnika, a film dotyczy samochodu Opel Zephyra B oraz Astra H. Skrzyneczki takie występowały w wersjach dla samochodów z modułem REC lub bez modułu REC, czyli były dwa takie, są takie dwa główne podziały. No i żeby było ciekawiej, to producent wypuścił kilka lub kilkanaście rodzajów takich skrzyneczek, one różnią się funkcjonalnością. Także najlepiej, gdy wymieniacie swoją skrzynkę na taką samą, z tym samym oznaczeniem, tak jak tutaj jest GS, lub na skrzynkę kompatybilną, to już informacje musicie sobie znaleźć w internecie, na jaką skrzyneczkę wy możecie swoją wymienić, ponieważ tą skrzynkę później się konfiguruje i może się zdarzyć tak, że pewnej funkcji nie będzie dało się włączyć na nowej skrzynce. Na przykład nie będzie wam coś tam działało. Dlatego no, lepiej się upewnić zawczasu, czy skrzynka, którą kupiliście, będzie kompatybilna. Kolejna ważna rzecz to do zalogowania takiej skrzyneczki potrzebny jest kod PIN waszego samochodu oraz kod PIN takiej zakupionej skrzynki. Ewentualnie skrzynkę należy kupić wylogowaną. No jeśli nie będzie wylogowana, a macie jej kod PIN, no to nie ma problemu, żeby ją sobie już później w samochodzie własnym wylogować. Samo logowanie przeprowadzamy za pomocą komputerów serwisowych, czyli Tech 2 lub może być Opcom. W tym filmie zrobimy to przy użyciu Opcoma. Zanim jeszcze przystąpicie do wymiany takiej skrzyneczki, to warto zalogować się komputerem Opcomem do starej skrzynki UEK i posprawdzać wszystkie funkcje programowalne, czyli kany, nie kany, konfiguracje wariantów, porobić sobie jakąś dokumentację zdjęcia, nie zdjęcia, tak żebyście wiedzieli, jak później w nowej skrzynce wszystko poustawiać. Dobra, więc bierzemy się do roboty. Więc zaczynamy od odłączenia akumulatora. Jak tu coś macie podrutowane, to trzeba to wypiąć, następnie zamontować w tym samym miejscu, w którym było. Domontujemy to i do odkręcenia mamy tą śrubkę, no i te trzy torksy. Skrzynka się mocno trzyma, tutaj ma taki jeszcze zaczep z jednej strony, z drugiej strony. Dostęp jest nieco. Skrzyneczka zdemontowana. Teraz należy porównać ułożenie bezpieczników, przekaźników, tak żeby w nowej skrzynce niczego nie brakowało. No warto by było też posprawdzać sobie wszystkie bezpieczniki, czy są dobre, czy nie są spalone. No i tak jak widzicie, ja miałem skrzynkę HB, wymieniam na GS, ponieważ ona jest kompatybilna i jest, ma większą funkcjonalność, więcej rzeczy można w niej zaprogramować. Także wkładamy nową skrzynkę na swoje miejsce. Przykręcamy. Jak mogliście zauważyć, wymiana skrzynki to łatwa sprawa. Teraz zobaczmy, czy bez żadnego logowania uda się uruchomić silnik. Jak
jak słychać. Silnik odpala. Więc teoretycznie można by tak jeździć, natomiast jest szansa, że pewne rzeczy nie będą działały. Nie będą działały ze względu właśnie na konfigurację takiej skrzyneczki. Samą, z którego ona pochodzi, mógł mieć inne wyposażenie i nie wszystko musi być tam powłączane. Dlatego podłączam Opcoma i za chwilę sprawdzimy, co tam się dzieje. A więc mamy już uruchomionego Opcoma, więc wchodzimy sobie w diagnostykę, wybieramy rocznik naszego pojazdu, model, nadwozie i wchodzimy w moduł UEK. Interfejs połączył się z nowym modułem, więc wchodzimy w programowanie i programowanie Immobilizera. Wybieramy wprowadź kod dostępu i tutaj musimy podać kod dostępu tej nowej skrzyneczki. 6534 w moim przypadku. Klikamy OK. Sterownik zaakceptował kod dostępu. Klikamy OK. Teraz wybieramy reset kodu dostępu z UEK. Czy jesteś pewien? Tak. Pomyślnie zresetowano UEK. Czyli nasz moduł UEK jest w tym momencie wylogowany. Znowu wchodzimy w wprowadź kod dostępu i wprowadzamy kod naszego samochodu. Klikamy OK. Następnie programowanie kodu dostępu do UEK. Czy jesteś pewien? Tak, jestem pewien. Wchodzimy w zapisz VIN do UEK. I teraz zmieniamy VIN na nasz. Czyli ten, tutaj w tej chwili wyświetla się VIN samochodu, z którego pochodzi nowa skrzynka. Kasujemy, wprowadzamy swój numer nadwozia, po czym wciskamy OK. Pomyślnie zaprogramowano numer VIN, więc klikamy na powrót i wchodzimy sobie w programowanie konfiguracji CAN. Teraz sprawdzamy, czy wszystko zgadza się z ustawieniami, jakie mieliśmy w poprzednim module. Także to, co się nie zgadza, poprawiamy. EHS w moim przypadku występuje, także zmieniam na obecny. No i automatyczne sterowanie klimatyzacją. To też klikamy na programuj. OK. Teraz programowanie kodowania wariantowego i również ustawiamy wszystko zgodnie z wyposażeniem naszego samochodu. Światła do jazdy, dzień wyłączone, poziomowanie reflektorów nie występuje, układ mycia reflektorów w moim samochodzie tego nie ma. Także zmiana występuje. Następne przednie światła przeciwdzielne mam, typ silnika. Co tu mamy? Z19DT. Klimatyzacja automatyczna występuje. Następny usterka kontroli, czyli komunikaty o błędach, występuje. Czujnik deszczu, światła, u mnie tego nie ma. Typ nadwozia, co tutaj jest? Zefira B. Następny tylna wycieraczka występuje. No i już leci chyba wszystko od nowa, także klikamy programuj. Jakieś. Jeszcze raz programuj. Powrót. Kody błędów. Kasuj kody błędów. Zamknij. No i próbujemy znowu, czy samochód odpali. Pali. Znowu dajemy na zapłon. Jeszcze dla pewności sprawdzimy, czy kod PIN jest już taki, jaki być powinien. Numer VIN widzę, że jest zapisany. Jeszcze raz w programowanie wchodzę.
kod bezpieczeństwa, podaję swój kod, OK, sterownik akceptuje, także jest już moduł zalogowany do mojego samochodu. No i to by było na tyle. Błędów nie wyświetla. Także jak możecie zobaczyć, wymiana skrzynkiłek to prosta sprawa, pod warunkiem, że macie do niej kod PIN. A w tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę. No i do następnego. Cześć.